Gość poranka. Zaprasza Piotr Czaplicki. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozpoczynamy program Gość poranka. Dzisiaj do studia zaprosiłem Jarosława Jaworskiego, rzecznika festiwalu filmowego Toffee Fest. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie w Ciechanowie po raz kolejny. Po raz kolejny, ponieważ widzieliśmy się miesiąc temu i rozmawialiśmy o filmach dokumentalnych, które przyjechały do Ciechanowa właśnie z panem Jarosławem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmach fabularnych, które mieliśmy też okazję oglądać u nas w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. I o tych filmach fabularnych, trochę różniących się, o wiadomo, od filmów dokumentalnych, właśnie teraz porozmawiamy. I tak ogólnie rzecz ujmując, to te dokumenty wyglądały na bardziej jednak taką amatorską, że tak powiem, w dobrym słowa tego znaczeniu, amatorską produkcję. Te fabuły widać, że tutaj i aktorzy znani z kina i z telewizji występują, więc już tak się je odbiera i bardziej, że tak powiem, ocenia się je surowiej. Ale są dobre filmy. Tutaj na pewno trzeba wyróżnić ten Emilka Płacze i jeszcze kilka historycznych, ale już oddaję panu głos. Które filmy na szczególną uwagę zasługują? Przywiozłem tym razem do Ciechanowa rzeczywiście prezentację najciekawszych filmów krótkometrażowych, fabularnych, stworzonych przez ludzi związanych z regionem kujawsko-pomorskim, czyli właśnie z tym sercem Polski tytułowym. Wspomniałeś tu przed chwilą Emilka Płacze. Faktycznie ten film, który powstał w roku 2006, no, zrobił dość dobry wynik, że tak powiem, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wygrał sporo festiwali, w tym prestiżowy, bardzo niezależny festiwal amerykański Slamdance, który jest bardzo dużą imprezą, może niezbyt znaną w Polsce, ale w Stanach uznawaną za jedną z najważniejszych w świecie niezależnym. Wygrał także nasz Toffee Fest. To jest film, który jest bardzo nostalgiczny, opowiada o bardzo nieszablonowy sposób, opowiada o stanie wojennym. Stan wojenny się rozpoczyna, jesteśmy w Katowicach i młody chłopak zakochuje się po prostu w tytułowej Emilce, trochę starszej od niego dziewczynie, i nie ma za bardzo koncepcji, jak jej to przekazać. Jak widać, no, skoro zdobył tyle nagród i taki dobrym się cieszy odbiorem, to jednak wiele osób przeżywa jednak takie rozterki miłosne, jak właśnie główny bohater, i myślę, że dzięki temu trafia prosto w serce. No tak, tutaj reżyser Rafał Kapeliński zastosował taki dosyć ciekawy zabieg, bo generalnie, kiedy mówimy o stanie wojennym, prawda, to natychmiast kojarzymy film, powinien być pełen zomowców, ataków, dymiących granatów gazowych, albo ewentualnie wąsatych opozycjonistów chowających bibułę na strychu. A tu tymczasem stan wojenny jest tylko tłem, bardzo nietypowym, ale jednak tylko tłem dla zupełnie zwykłej historii emocjonalnej, nawet nie miłosnej, bardziej emocjonalnej. Tak, jest to fajna opowieść, bardzo mi się podobała, kiedy ją pierwszy raz zobaczyłem. Jest jeszcze pogłębiony ten nastrój takiej nostalgii przez to, że film jest czarno-biały. Dokładnie. I jeszcze kilka innych filmów też w czerni i bieli możemy oglądać. Są filmy historyczne, wojenne. Tutaj już ten nawiązywał do historii takiej w miarę jeszcze świeżej, ale też do II wojny światowej dwa filmy nawiązują. Tak, tak. Są w tym zestawie dwa filmy. Jeden opowiada o roku chyba 45, bo nie jest to sprecyzowane. Myślę, że chodzi po prostu o wkroczenie wojsk radzieckich, sowieckich z polską armią do Polski w 1944-1945 roku. Opowiada ono o pewnej zagubionej w polu gospodarstwie, w którym dochodzi do pewnego zderzenia uciekający hitlerowcy kontra lokalni mieszkańcy. No, nie chciałbym tutaj całkowicie opowiadać o tej historii, ale jest to bardzo ciekawa opowieść Tomka Szafrańskiego, znanego wielu osobom z seriali Nowa, Naznaczony, które przez telewizję przemknęły, myślę, że z dużym sukcesem. A ten drugi film wojenny to jest, powiedzmy, początek prawdziwego filmu, bo to jest etiuda, z której ma być rozbudowywany duży film o tak zwanych żołnierzach wyklętych. To jest tyle, że nie jest to film, który najprawdopodobniej pozostałby niekontrowersyjny. Jest oparty o powieść Różewicza Do piachu, która wywołała ogromny opór w środowiskach Armii Krajowej.
po jej opublikowaniu. On z kolei napisał ją ze swoich doświadczeń z czasów partyzanckich oraz z czasów walki, już po wojnie. To bardzo ciekawy temat. Ostatnio obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dużo się o tym mówiło. Także myślę, że temat, który jeszcze filmowcy będą przerabiać przez jakiś czas przynajmniej. Tak. Ale tych głosów potrzeba po prostu coraz więcej. No tak, tak. Teraz powstaje sporo różnych takich filmów, ale faktycznie można zaobserwować sytuację taką, że te produkcje dotyczące tak zwanych żołnierzy wyklętych nie cieszą się, że tak powiem, wsparciem ze strony oficjalnych instytucji. Nie chcę tu szukać żadnego spisku i tak dalej, ale... Tak, ale w ogóle tematy, które są jakoś kontrowersyjne, no wiadomo, nie każdy chce przykładać do nich rękę, żeby się nie okazało później, że jest tak lub inaczej. No jest to problem, jest. Wydaje mi się, że powinno się kręcić normalne, z dużym budżetem, dobrze wyprodukowane filmy o ludziach, którzy walczyli także i z komunizmem, ludziach, którzy ówcześnie byli mordowani, a potem tak naprawdę do dzisiaj nie oddano im prawie że honoru. I powinny być tak dofinansowywane jak każdy inny film. No, skoro można dofinansować wyjazd integracyjny, to powinno, znaczy nie wyjazd, w sensie, że wyjazd, tylko film wyjazd integracyjny albo Kacwawa, który już nie będę tutaj używał słów, jaki jest. No, w każdym razie, jeżeli można takie filmy dofinansować, to też powinno się dofinansowywać filmy o żołnierzach wyklętych. Dlatego ten nasz film, który prezentowaliśmy tutaj w Ciechanowie, oparty o Różewicza, mam nadzieję, że powstanie. Miejmy nadzieję. Poza tymi historycznymi tematami filmowcy z serca Polski zajmują się również tym, co dzieje się teraz. Tutaj mam na myśli film Tajemnica Spowiedzi, który jednak odnosi się do aktualnych jakichś takich, nie wiem jak to nazwać, ale różnic pokoleniowych, powiedzmy tak, że jedna jest spojrzenie z perspektywy starszej osoby, seniora, teraz się mówi o seniorach. Właśnie senior patrzy na młodzież, to jest pani, która pracuje w kiosku, więc z tą młodzieżą ma jakiś kontakt. I też utytułowany. Tak, ten film został nakręcony przez ówcześnie zupełną amatorkę, Agatę Jagodzińską z małego miasteczka pod Bydgoszczą Szubina. Ten film dostał jedną z najważniejszych europejskich nagród filmowych, czyli BAFTA Scotland. To jest odpowiednik naszych Złotych Lwów w Gdyni. Film, tu będą tak zwane spoilery, czyli krótko mówiąc opowiem, jaka jest akcja. Film opowiada o pewnej starszej pani, która pracuje w kiosku i bardzo, bardzo nie może się pogodzić z tym, że młodzież kupuje prezerwatywy, kupuje tak zwane świerszczyki, czy pisemka z ostrą zawartością i po prostu, ażeby ich nauczyć tak zwanego moresu, postanawia za pomocą szpileczki podziurawić prezerwatywy, które sprzedaje. Kończy się to sytuacją taką, że te prezerwatywy trafiają w ręce partnera jej własnej wnuczki. W ostatniej scenie widzimy, jak ona z tym dzieckiem, które się urodziło z tego powodu, że ona przedziurawiła tą prezerwatywę w kiosku, które się z tego powodu urodziło. Tu oczywiście jest to taka warstwa humorystyczna na pierwszy rzut oka i ucha, ale to pokazuje, tak jak tutaj przed chwilą powiedziałeś, pewną różnicę pomiędzy postrzeganiem przez stare i młode pokolenie świata i pokazuje tak dość ciekawie, że no nie warto stosować metod, że tak powiem, brutalnych i ostatecznych, bo tak naprawdę w tak delikatnej sprawie jak światopogląd stosowanie metod ostrych i takich właśnie ostatecznych zawsze kończy się źle. Myślę, że to jest ten przekaz tego filmu. No tak, i przerabianie materiałów współczesnych na pewno jest dobre, bo też jest, kurczę, no jednak trafia szeroko. Chciałbym zapytać o to, jak będzie wyglądał festiwal Toffee Fest w tym roku i czy już są zebrane materiały filmowe. No, otworzyliśmy konkurs właśnie w zeszłym tygodniu. Można już zgłaszać filmy. W zeszłym roku przyszła do nas jakaś niewiarygodna liczba tych 3000 zgłoszeń z całego świata, 63 krajów. Mamy nadzieję, że w tym roku przyjdzie mniej, bo tego się po prostu nie da obejrzeć, mówiąc krótko. W momencie, kiedy przychodzi do ciebie 1000 filmów pełnometrażowych, to jest 1000 razy 1,5 godziny. Nie da się tego obejrzeć. No rzeczywiście, trzeba mieć armię ludzi. Znaczy staramy się je oglądać, że zatrudniamy, że tak powiem, grupę selekcjonerów, no ale
Konkurs jest otwarty, program oczywiście nie jest zamknięty, jest całkowicie jeszcze w tej chwili na etapie jego konstruowania. Konstruujemy też koncepcję na to, jacy goście mają przyjechać, bo co roku mamy jakiś inny temat, sięgamy do innej poetyki. W zeszłym roku była to, no powiem oczywiście, była to Ukraina i ona była jako taki temat wiodący. Mieliśmy zarówno przegląd ukraiński, jak i mieliśmy gości z Ukrainy, ale także drugim tematem wiodącym było Nordic Noir, czyli nurt kina opartego na skandynawskich kryminałach, które są tak niezwykle popularne. Dlatego na plakacie mieliśmy Noomi Rapace, szwedzką aktorkę, która odtwarza rolę słynnej Lisbeth Salander z powieści Henninga, z powieści Stiga Larssona, a już mylę tych Skandynawów. Z kolei dwa lata temu naszą postacią wiodącą był Bruce Lee, bo obchodziliśmy 40-lecie jego odejścia oraz wejścia na ekrany Wejścia Smoka. A trzy lata temu na plakacie była pani, która jest jedną z największych gwiazd nurtu o nazwie Blaxploitation. To był nurt czarnego kina kręconego dla czarnych przez czarnych w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, takiego kina, które było jednocześnie kinem po prostu do oglądania, a jednocześnie było uważane za taki krzyk czarnej społeczności w dużych miastach, że czas na filmy dla nas o nas. Zresztą kino to było wspierane przez taką, no, trochę terrorystyczną organizację czarnoskórych Amerykanów, czyli Czarne Pantery. To bardzo ciekawie, już nie można się doczekać w październiku od 17 do 25. Każdy, kto ma ochotę na dużą dawkę emocji w kinie, jest, zapraszamy, jest zapraszamy. Cały Ciechanów zapraszamy do Torunia, to jest tylko 160 kilometrów. No, najazd Ciechanowian na pewno będzie, mam nadzieję. Ja na pewno się wybieram, także zapraszamy już teraz. Dziękuję za dzisiejsze przemiłe spotkanie. Mam nadzieję, że niebawem będzie okazja do następnego. Moim gościem był pan Jarosław Jaworski, rzecznik festiwalu filmowego TofiFest. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I do państwa kierujemy uściski i pozdrowienia. Do usłyszenia. Gość poranka.